Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 280. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 9, werset od 2 do 11. Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim. Opowiem wszystkie cudowne twoje dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą. Psalm będę śpiewać na cześć twego imienia o najwyższy. Bo wrogowie moi się cofają, padają, giną sprzed Twego oblicza. Boś Ty przeprowadził mój sąd i wyrok zasiadając na tronie, sędzio sprawiedliwy. Zgromiłeś pogan, zgubiłeś występnych, imię ich na wieczne czasy wymazałeś. Upadli wrogowie w wieczystą ruinę. Miasta poburzyłeś, przepadła o nich pamięć. A pan zasiada na wieki, swój tron ustawia, by sądzić. Sam będzie sądził świat sprawiedliwie, wyda narodom bezstronny wyrok. Niech pan będzie ucieczką dla uciśnionego, ucieczką w czasach utrapienia. Ufają tobie znający twe imię, bo nie opuszczasz panie tych, co cię szukają. Za chwilę przeczytamy fragment księgi Ezechiela obejmujący rozdziały 6 i 7. Prorok Ezechiel przekazuje Boże przesłanie o nadchodzącym sądzie nad Izraelem z powodu grzechów, zwłaszcza idolatrii. Tekst ten podkreśla nieuchronność Bożych kar oraz konieczność pokory i zmiany postępowania. Pan skierował do mnie to słowo. Synu człowieczy, zwróć się ku górom izraelskim i prorokuj przeciwko nim. Powiedz, wzgórza izraelskie, słuchajcie słowa Pana Boga. Tak mówi Pan Bóg do wzgórz, do pagórków, do strumieni i do dolin. Oto sprowadzę na Was miecz i zniszczę Wasze wyżyny. Wasze ołtarze opustoszeją, a Wasze stele słoneczne zostaną rozbite. Waszych poległych rzucę przed Bożków. Trupy synów Izraela położę przed waszymi bożkami, kości ich porozrzucam wokół waszych ołtarzy. Gdziekolwiek byście mieszkali, miasta opustoszeją, a wyżyny zniszczą. Także wasze ołtarze zostaną opuszczone i zniszczone, bożki wasze zdruzgotane i porozbijane, a wasze stele słoneczne połamane w kawałki i dzieła wasze unicestwione. Pośrodku was padną polegli. I poznacie, że ja jestem Pan. Ale pozostawię wam przy życiu tych, którzy ujdą miecza pogan, gdy rozproszę was po obcych krajach. Ci, którzy pozostaną przy życiu, będą pamiętali o mnie pośród obcych narodów, dokąd zostaną uprowadzeni. Gdy złamie ich serca wiarołomne, które mnie opuściły, i oczy ich nierządne, rozglądające się za bożkami, wtedy poczują odrazę do samych siebie z powodu zła które popełnili wszystkimi swoimi obrzydliwościami i poznają że ja jestem pan i że nie na próżno mówiłem iż na nich sprowadzę to nieszczęście tak mówi pan klaskaj w dłonie i tup nogą i wołaj biada z powodu wszystkich obrzydliwości domu izraela który padnie od miecza głodu i zarazy ten, co jest daleko, umrze od zarazy, ten, co jest blisko, polegnie od miecza, a ten, co pozostanie i będzie oblegany, umrze z głodu. I tak uśmierzę na nich mój gniew. Poznacie, że ja jestem pan, gdy wasi zabici będą leżeli pokotem u stóp swoich bożków, wokół ich ołtarzy, na każdym pagórku. Na wszystkich szczytach gór, pod każdym drzewem zielonym i pod każdym rozłożystym terebintem, gdzie składali ofiarę o miłej woni wszystkim swoim Bożkom. Wyciągnę rękę przeciwko nim i zamienię kraj ten w ziemię pustą i dziką, począwszy od pustyni aż do Ribla wszędzie, gdzie mieszkają. I poznają, że ja jestem pan. Pan skierował do mnie to słowo. Ty zaś, synu człowieczy, powiedz, tak mówi Pan Bóg do ziemi izraelskiej: Koniec, koniec nadchodzi dla czterech krańców ziemi. Teraz przychodzi kres na ciebie. Wysyłam gniew mój przeciwko tobie, aby cię osądzić według Twoich dróg i ciebie uczynić odpowiedzialną za wszystkie Twoje obrzydliwości. Oko moje nie okaże litości dla Ciebie, i nie ominę Cię. Ale ciebie uczynię odpowiedzialną za twoje drogi, a twoje obrzydliwości będą pośród ciebie ujawnione i poznacie, że ja jestem Pan. Tak mówi Pan Bóg. Oto nadchodzi jedno nieszczęście za drugim. Koniec nadszedł. Nadszedł koniec dla ciebie. Oto nadszedł. Nadszedł dla ciebie zgubny los, o ty, mieszkańcu Ziemi. Nadszedł czas. Bliski jest dzień utrapienia, a nie radosnych pląsów na wzgórzach. Teraz wyleję mój gniew na Ciebie i moją zapalczywość uśmierzę na Tobie. Będę Cię sądził według Twoich dróg, obciążając Cię wszystkimi Twymi obrzydliwościami. Oko moje nie okaże litości. Nie będę oszczędzał, ale według Twojego postępowania otrzymasz odpłatę. A Twoje obrzydliwości będą pośród Ciebie ujawnione, i poznacie, że ja jestem Pan, który uderza. Oto dzień, już nadchodzi. Wypełnia się zgubny los, rozplenia się niesprawiedliwość, pycha się, rozzuchwala. Gwałt stał się berłem niesprawiedliwości. Nic po nich nie pozostanie, nic z ich bogactwa. Nic z ich krzyków, żaden ślad po ich wspaniałości. Nadchodzi czas, zbliża się ów dzień. Kupujący niech się nie cieszy, a sprzedawca niech się nie smuci, gniew bowiem zapłonął przeciwko wszystkim. Sprzedawca bowiem nie wróci już do rzeczy sprzedanej, nawet jeśli pozostanie jeszcze przy życiu. Gdyż gniew nad ogółem nie ustanie i nikt z powodu swej niegodziwości nie będzie mógł ocalić życia. Dmijcie w surmy, chwytajcie za broń, lecz nikt do boju nie ruszy, albowiem gniew mój obejmuje wszystko. Miecz na zewnątrz, a mur i głód wewnątrz. Kto znajdzie się na polu, zginie od miecza. A tego, co w mieście pozostanie, głód i mur pochłoną. Ci, którzy będą się ratowali ucieczką, na górach staną się podobni do gołębi z dolin. Wszyscy będą jęczeć, każdy z powodu swej niegodziwości. Wszystkie ręce opadną, i wszelkie kolano rozpłynie się jak woda. Przywdzieją wory, okryje ich strach, na wszystkich twarzach pojawi się wstyd. I na wszystkich głowach włosy będą zgolone. Srebro swoje wyrzucą na ulicę, a złoto ich upodobni się do nieczystości. Ich srebro i złoto nie zbawi ich w dzień gniewu Pana. Głodu swojego tym nie nasycą, ani nie napełnią swych wnętrzności, ponieważ były dla nich pobudką do grzechu. Ich drogocenna ozdoba posłużyła im ku pysze. I z niej uczynili sobie swoje ohydne obrazy, swoje bożki. Dlatego zamienię je dla nich w nieczystość. Wydam je w ręce cudzoziemców na łup, a miejscowym złoczyńcom na grabież, aby je zbezcześcili. I odwrócę od nich oblicze moje. Mój skarb zostanie zbezczeszczony. Wtargną do niego zbójcy, aby go zbezcześcić. Zrób sobie kajdany, ponieważ kraj ten pełen jest krwawych wyroków, a miasto pełne gwałtów. Sprowadzę najokrutniejsze narody, aby zajęły ich domy. Położę kres pysze możnych, a świętości ich zostaną zbezczeszczone. Nadchodzi groza. Będą szukać ratunku, a nie znajdą go. Klęska za klęską spada. Wieść okrutna nadchodzi jedna za drugą. Będą domagać się od proroka objawienia, lecz kapłanowi zabraknie nauki, a starszym rady. Król pogrąży się w żałobie, księcia ogarnie trwoga, a ręce ludu ziemi drętwieć będą. Postąpię z nimi według ich dróg i na podstawie ich praw sądzić ich będę, i poznają, że ja jestem pan. Jezus uzdrawia niewidomego, co symbolizuje duchowe otwarcie na Boże światło. Następnie przekazuje swoje słowa o odmianie samego siebie, wskazując na konieczność poświęcenia i gotowości na śmierć dla zbawienia innych. To nauczanie podkreśla koszt naśladowania Chrystusa. Przeczytajmy Ewangelię Marka, rozdział 8, wersety od 22 do 37. Potem przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: „Czy coś widzisz?”. A gdy ten przejrzał, powiedział: „Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa”. Potem znowu położył ręce na jego oczy. I przejrzał on zupełnie, i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami: Tylko do wsi nie wstępuj. Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli za Jana chrzciciela inni za Eliasza jeszcze inni za jednego z proroków on ich zapytał a wy za kogo mnie uważacie odpowiedział mu Piotr ty jesteś mesjasz wtedy surowo im przykazał żeby nikomu o nim nie mówili i zaczął ich pouczać że syn człowieczy wiele musi wycierpieć że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i, patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź mi z oczu szatanie! Bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia!